Słońce jest, temperatura niekoniecznie letnia, ale dziś pierwszy dzień lata. I z tej właśnie okazji Wianki nad Wisłą, plenerowy koncert, na który stołeczna estrada zaprasza już po raz 19. Dziś na scenie wystąpią Wonky One, Jem, Hey, a także brytyjsko-szwedzka grupa Razor Light. Zwyczaj jest taki, kobieta plecie wianek, wrzuca go do rzeki, on sobie płynie, jeśli kawaler wyłowi ten wianek, okazuje się, że będzie szybki ślub. Będzie szybki ślub? No nie wiem, spróbujemy jeszcze, co prawda kawaler nie chce wskakiwać do wody. Już pływaliśmy łódką i nawet były próby, woda jest ciepła, ale powiedział, że jednak nie. Więc obawiam się, że trzeba będzie trochę zaczekać do kolejnych. A wiecie teraz, co będziecie musiały zrobić z tym wiankiem? Zjeść? Do smacznego. Jedna z was może zjeść, ale druga najsensowniej będzie, jak wrzuci ten wianek na przykład do Wisły. Jeśli okaże, tak, znacie tę historię? Tak, tak, oczywiście. I co? Na co, jak wrzucicie ten wianek, to na co potem czekacie? Na szybkie za mąż pójście, jak jakiś kawaler przystojny złowi ten wianek. No może jak przystojny, to chętnie. Rozumiem, że ty będziesz jeszcze wrzucać wianek. Tak, będę. Oby ktoś wyłowił. No właśnie. I co, spodziewasz się, że wyłowi jakiś kawaler ten wianek i szybkie za mąż pójście? No tak, bo to ważne, żeby dobrze stracić ten wianek. Dam dwa słowa w takim razie. Proszę zwrócić uwagę tutaj na różnicę rozmiarów. Marzenki, wianek jest taki, żeby ktoś wyłowił, żeby miał łatwiej. Mój jest zdecydowanie mniejszy po to, żeby nie wyłowił. Czy wiecie, czym jest w ogóle noc kupały? Nie. A co to z wianek? No taki na głowę z kwiatków. A z czego jest taki wianek zrobiony? Z kwiatków. A i wiecie, co się z takim kwiatkiem później robi? Rzuca się do wody, do Wisły. A po co? No nie wiem, żeby odpłynęły. Za nami występ pierwszej gwiazdy dzisiejszych Wianków nad Wisłą, grupy Wonky One. Teraz właśnie stoją na scenie, kłaniają się publiczności, której jest naprawdę tutaj dużo. My czerpiemy z natury inspirację, natura cały czas jakby widać, tylko rzucić okiem wystarczy, jest w kwiecie wieku. Bardzo dobrze się czuję, my razem z nią staramy się tym dzielić z innymi, którzy może czasami przytłoczeni miejskim zgiełkiem, może nie zdają się tego odczuwać. O śnie zapomnę, kocham. I gdy odejdę, nie przestanę. Rozpoczyna się taki czas, kiedy szansa na to, że wszystko będzie się układało po prostu dobrze, jest większa niż jesienią na przykład, bo jesień jest jakaś taka z zasady ponurawa, chociaż ja bardzo przepadam za jesienią. No zaczyna się piękny czas, no. Ja oddycham, kiedy się zaczynają wakacje i lato, ponieważ nie trzeba wstawać o 7, żeby dzieciaka do szkoły wybudzić, więc jakby to jest świetny czas. Nie wiem, jak mam tu stoić, bym mężczyzną się stać i nie wypaść, że czasem tylko przyjdzie po. Jak widać, zabawa jest przednia. Pierwszy dzień lata w Warszawie. Dlaczego nie stoicie tuż pod sceną? Bo się ciężko dopchać. Fajna atmosfera, tylko że szkoda, że tyle ludzi tu pije. Cieszy mnie w dzisiejszym dniu, że mogę spędzić ten dzień z rodziną, że są tu piękne fontanny, że jest super koncert, muzyka jest super. Tam koncert Jemu, a tutaj pokaz taneczny. Pozdrawiamy wszystkich Niemców, Francuzów i Hiszpanów. Lubię ten kraj, te kraje. Kocham Polskę i pozdrawiam wszystkich z Polski, żeby w tym pięknym dniu się super bawili. Zagraliśmy, była trochę kiepska słyszalność na początku. Tam się troszkę tak dziwnie było słychać, ale ludzie
bardzo się fajnie bawili i w sumie fajnie się grało. Nie wiem, czy to jest kwestia pierwszego dnia lata, ale nawet 10- i 12-latkowie tańczyli do waszej muzyki. To jest chyba wielki komplement w kierunku w stronę waszej muzyki. To znaczy, że nasza muzyka jest dla młodzieży po prostu. Na scenie gwiazda dzisiejszego wieczoru, grupa Razor Light. Naprawdę emocje są tak wysokie, jest tak gorąco, że no fantastycznie, będzie się działo. No i można, tak rozpalone emocje są, że aż można na głowie stanąć z tego wszystkiego. Super, bosko. Rewelacyjna impreza. Fajny koncert? No super. No dobre wam się miejsce trafiło, prawda? Akurat scenę widać. Dobrze, słuchać muzykę, scenę, fontanny, więc świetnie. A nie za bardzo was tutaj moczy? Wiesz co, nie. Tak się bawią ludzie, czy to z ochrony, czy to z obsługi, czy to po prostu zwyczajni widzowie, po prostu się dzieje. Hej, Razor Light, Jam i Wonky One rozkręcili publiczność.